Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Mecz będzie ciekawy. Proszę o kulturalne kibicowanie. Zapraszam również na płaskę, kaszaneczkę, karczek z grilla. Szanowni Państwo, przywitajmy gorąco prawami wychodzących zawodników. Bohaterów dnia dzisiejszego, 17 sierpnia 2019 roku. Dziś mecz w roli gospodarzy KKS Koleżki. Przywitajmy ich gorąco. Witamy również serdecznie przybyłych zawodników gości. Widzę w drugi łącz. Poproszę gorąco prawa. I don't care what they all say. That's right. I'ma do this thing my way. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. One day it all will be fine, man. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute. Every track, an addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. Boy, yeah, rap, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah, yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Myślał, żeby się spotkać, była na kaksie. Dawaj, czekaj. Tutaj. Nie wiem, pan Jakub nadaje. Co tam nadajesz? No jak nie widziałem? No proszę cię. Co? Jeżdżę na widzę, bym nie widział pana Jakuba, jak nadaje. To jest pan Jakub. Tak? Cześć. Miło poznać. Sebastian. To co? Co jecie? Po kiełbasce. Po kiełbasce. No ale wiesz, fajnie będzie wyglądała w portfelu. Tam, we wizytywniku. Proszę bardzo. Dzięki wielkie. Jedna tylko? Na YouTube no akurat oglądam. Przegrywamy 2-0. Po głupich, szczerze mówiąc, błędach według mnie. No też mieliśmy chyba z jedną sytuację, gdzie mogliśmy chociaż kontaktowego gola strzelić. Miejmy nadzieję, że po przerwie się to zmieni. Przede wszystkim według mnie musimy poprawić trochę grę w obronie, bo gra w obronie jest na razie słaba. Nie oszukujmy się. Miejmy nadzieję, mecz przyjaźni, że tak powiem, ja za Widzewem i za KKS-em. Mecz przyjaźni. Dla mnie serce rozdarte powinien być remis. No i pozdrawiam wszystkich oglądających kanał. Pan Jakub nadaje na YouTubie. Dajcie lajki, co tam chcecie. Serduszka, uśmiechy. Grudze byłoby nas jak najwięcej. A w szczególności kibiców Widzewa, żeby jak najwięcej oglądało. To tyle.
bez generalnie no, to, bez rewelacji, to, no, że już się sprzedała, ale ważne, że prowadzimy. A, kaszanka jest na życzenie. Szybka bramka na początek. Kaszankę chłopaki zrobią na plotę, na pratę. Trochę niecelnych podań, ale próbowaliśmy. No nie jest źle, no. Naprawdę warto. Kolega Kosenek, bardzo dobra. Bardzo, bardzo fajnie. Pierwszy raz tutaj. I kibiców na KSO, i kibice Widzewa. Bo wiem, że i ci są, i ci są. Jest super, bardzo fajnie. Gratulacje, na razie prowadzicie. Ale to się zmieni po przerwie. Tak, tak, tak. Złodzi, złodzi. Yes! Skaleczki, kojący premia dla zawodnika z numerem 15. Skaleczki, widzę drugi mecz, 1-2. Dawna przychodzą tutaj na trybunę? Stale kibice. O, stale kibice, przychodzimy od początku. Od początku. To jest debiut. Pół wieku przychodzimy. No. Debiutują. No. W okręgowym. Pół wieku przychodzimy. Te kuluszki były. My kibicujemy i Widzewowi, i tym. I... No, chodziłem na. I budowałem, jak Widzew wyszedł do pierwszej ligi, to budowałem stadion Widzewa. No, budowałem, bo to kiedyś. Tak było za Niewiadomskiego, prezydent Łodzi był. Ale wie pan, co no. Ciekawe, widzę, kiedyś nie było komercyjnej piłki. Amatorzy grali lepiej, dwie drużyny w Łodzi były w Ekstraklasie. Luka jest do tyłu za Rocztem. Ale widzę później, później. Ale był w Lidze Mistrzów. No. Ja pamiętam Bońka, wszystkich Surlitów tam, stara wiara, Żmuda. A do Widzewa wyszedł taki, grał Kaczmarek, to prowadził, jeszcze Bońka nie było, to Kaczmarek był taki, on do Ameryki wyjechał. Prowadził, napastnik był, jak Widzew był w drugiej lidze, to prowadził do pierwszej ligi Widzew, no pamiętam. Taki Stasiu był. Pamiętam, pogoda pasuje, bramkarzy, Burzyński. Sezonu, to w Koluszka. No. Także wspaniale jest, no. I niestety... Wynik meczu takiej z Koluszki. Widzę drugi mecz, 1-3. Jak się podoba spotkanie? Nie najgorzej, ale przegrywamy. A komu kibicujecie? A Widzewowi też trochę kibicujecie czasem? No czasem. Czasem? Czasem. Zależy kiedy. Fajnie. Zależy kiedy. Jakim gra, z jakim gubnikiem. No bo na przykład jeżeli gra strzają u siebie, no to ja czasami przyjeżdżam. Ale tak ogólnie to KKS-owi. My gramy w ogóle. Jak grają no. Z Siarką tak na obrzeg, to widzę bo. My w ogóle wszyscy tutaj gramy w KKS-ie Koluszki. Tak? Tak. O, bardzo fajnie. Dzisiaj graliśmy z Brzezinami. 7-1. Kibicujesz Widzewowi? Nie. Nie? No, Koluszko. O, no proszę. A co tam masz na szaliku napisane? Widzę.
szanowni państwo, koniec meczu, jeszcze Pekaka z Kaluski. To niezwykle zacięty mecz, przegrywa 1-3. Spodziewaliśmy się trudnego meczu. Na szczęście szybko, taka przypadkowa w sumie bramka, ale szybko strzelona, troszkę nam dała spokoju. Później myślę, że kontrolowaliśmy grę. Oczywiście KKS był cały czas groźny, szczególnie przy całych fragmentach. Też gdzieś tam byli chłopaki na to uczuleni. Udało się gdzieś tą koncentrację utrzymać. No i cieszymy się, że 3 punkty, dobra inauguracja sezonu. Myślę, że wszyscy zasługują na jakieś tam słowa uznania. Cieszy debiut Mateusza Malca, który od 16 lat, 2003 roczny chłopak, już tutaj zaczyna grę. Co prawda tam powiedzmy te 20 parę minut dzisiaj, ale pokazuje, że warto na tych młodych stawiać. I też przy tych, powiedzmy, doświadczonych dwóch chłopakach, którzy mają gdzieś tam ogranie w pierwszym zespole, Mikołaju i Filipie, to też mogą podpatrywać i zdobywać cenne doświadczenie. Każdy mecz będzie nas kosztował, tak jak dzisiaj, dużo pracy, dużo wysiłku. A jakie mamy cele? No wiadomo, że chcielibyśmy powalczyć o ten awans. W tamtym roku się nie udało, w tym roku to jest tylko piłka, więc zobaczymy, tak? Na pewno będziemy robić wszystko, żeby gdzieś tam zdobyć to pierwsze miejsce. Jak wypadła inauguracja? Wypadła niestety bez punktów, natomiast graliśmy, myślę, że z jednym z faworytów do zwycięstwa w tej lidze. Troszeczkę źle rozpoczęliśmy mecz, bo tacy przestraszeni, bojaźliwie, co skończyło się szybko straconymi 2 bramkami. Na szczęście po tych 2 bramkach troszeczkę się obudziliśmy, troszeczkę uwierzyliśmy w swoje siły i ta druga część pierwszej połowy i druga część meczu już była troszeczkę bardziej wyrównana. Po przerwie udało nam się zdobyć kontaktową bramkę. Próbowaliśmy pójść za ciosem, niestety jednak z akcji drużyny Widzewa przyniosła bramkę i 3-1 i wtedy już było wiadomo, że o jakiś dobry wynik będzie ciężko. Próbowaliśmy coś zmienić jeszcze w końcówce. Mieliśmy jakąś sytuację na strzelenie jeszcze jednej bramki, ale no porażka i myślę, że Widzew wygrał zasłużenie. Cele mamy takie i założenia, że to nie będzie walka o utrzymanie. Chcemy sobie spokojnie grać o jak najwyższe miejsca. Które to będzie, to dopiero się okaże.